Dzień dobry moi drodzy, gruby vlog z tej strony. Co zaskoczenie, że tak szybko od poprzedniego odcinka, prawda? Ja też sam siebie zaskoczyłem mobilizacją do tego, żeby w ogóle coś nagrać, ale widzę już tutaj na podglądzie, że ekran jest troszeczkę przekrzywiony i teraz dopiero zauważyłem, że kamera jest krzywo, ale stwierdziłem, nie będziemy dzisiaj przeklinać. O dziwo, bo ktoś ostatnio w komentarzu napisał: Dakan, jak ty przeklinasz? W Holokronie nie używasz takiego języka. No to w grubym vlogu także obędzie się bez przekleństw w takim razie. Nie no, żartuję, jebać to. Zaczynamy od kategorii komiks, moi drodzy. Jest to kolejna nowość od Egmontu, a mianowicie Star Wars Agent Imperium Żelazne Zaćmienie. I to, co jest ciekawe, przynajmniej dla mnie, bo nie wiem, czy dla was, w tym komiksie, to to, że ja mimo tylu lat, bo grubo ponad dekady interesowania się Gwiezdnymi Wojnami, niedługo będą dwie dekady, jak siedzę w temacie, nie wiedziałem o tym komiksie. Nie znałem tego bohatera, Jahana Crossa. I nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, przeszukując Wikipedię, przeglądając Holokrony, czytając i tak dalej, i tak dalej. Ten komiks z legend, ten bohater, ta historia jakimś cudem mnie ominęła. Nie wiem, jak to się stało. Po prostu nie mam zielonego pojęcia. I bardzo byłem zaskoczony, pozytywnie oczywiście, tym, że mogłem przeczytać coś, czego jeszcze nie czytałem, czego w ogóle nie znałem. Bohatera, o którym nie miałem zielonego pojęcia. I powiem wam tak, komiks jest dobry, nie urywający dupę, ale dobry, przyzwoity. A Jahan Cross jest postacią z potencjałem, oczywiście już dalej, no raczej nie będzie rozbudowywany, no bo to są legendy. O, jak się ładnie odbija. Mogę was oślepić zajączkiem. Ciekawe, czemu to się zawsze nazywa zajączek? Muszę to wygooglować, na przykład nie królik. Albo wasza stara. W każdym razie. To taki... Jahan Cross to jest taki, trochę taki... James Bond w świecie Gwiezdnych Wojen. Przystojny, inteligentny, szarmancki. Zawsze dwa kroki do przodu przed przeciwnikiem, bądź potrafiący na zimno, szybko w wymagającej tego sytuacji kalkulować. No specjalista od wszelakiej maści rzeczy. Agent Imperium, podający się za dyplomatę i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wam zdradzał, o czym jest sam komiks, ale czyta się to dobrze, szybko, przyjemnie. Obrazki są bardzo ładne, ja lubię taką kreskę, ja jestem w ogóle... Ja niestety, no to jest, jak nie ocenia się książki po okładce, to prawda, ja niestety jestem człowiekiem tego typu, że kreska musi mi pasować, żeby komiks mi się w ogóle zaczął podobać. Choć istnieją wyjątki z DC, które są rysowane dla mnie koszmarnie, ale historia była ciekawa. W każdym razie bardzo polecam Agent Imperium, Żelazne Zaćmienie, ale Egmoncie, tutaj moja wielka prośba do was. Ja wiem, że wy mi to wysyłacie, do oceny. Ja tego nie kupowałem, tylko to dostałem, żeby była jasność. Ja nic z tego nie mam, poza tym, że to dostałem. Jak to może kosztować? To jest półtwarda oprawa. Taka twardsza, ale nie twarda. To kosztuje 49,99. 50 zł za komiks. To jest gruba przesada. Ja pierwszy tom Wojny i Pokoju Tolstoja kupiłem mniej więcej za tą cenę. W twardej oprawie, wielkie tomisko. No, ja rozumiem, że licencje, że koszta. To pewnie wszystko się składa, żeby na tym zarobić, ale 50 zł za komiks, który nie jest objętościowo aż tak gigantyczny, no to jest sroga przeginka dla mnie. 40 zł. Okej, raz na miesiąc. Dałbym. 5 dych, uważam, że gdzie grupa docelowa to są dzieciaki, bądź nawet osoby już licealne, studenci i mogą mieć pieniądze, to jest przegięcie. To jest dla mnie, to jest przegięcie. Ja uważam, że to jest po prostu kurwa za drogie. No choć no dobra, no nie będę narzekał, po to dostaję, no ale jakby chustem. Dobra, przechodzimy do kategorii whisky, moi drodzy, a tam zapowiadany Chivas Regal, bądź jak to się wymawia, bo ja tak zawsze to wymawiam, a pewnie się inaczej wymawia, zaraz będzie w komentarzach, będą sapacze, kurwa, kurwa i tak dalej, tym razem Chivas Regal Extra. A co to oznacza, że ekstra, to, że ta whisky była leżakowana w beczkach po Oloroso, czyli po takim hiszpańskim alkoholu przez 10 lat. A ponieważ jak wiemy, whisky przejmuje kolor i głównie smak przez beczkę, w której leżakuje, to ta nabrała fantastycznych walorów, o dziwo. Ja to dostałem, właśnie moja żona dostała to w prezencie, przekazała to mnie, bo ona whisky raczej nie pije. Ona woli tylko Bimber! W każdym razie, tutaj w smaku możecie wyczuć takie pyszności jak gruszkę, jak melon, jak toffee, jak czekoladę mleczną. Ale jakbym miał to syntezować do jednego smaku, to będzie to taka gruszka w syropie, powiedziałbym.
Oczywiście z wodą, to odrobiną wody to piłem, żeby jakoś tam te aromaty wydobyć, bo się delektowałem, bo jestem takim kurwa znawcą, że ohohoho. Ale dobra whisky. Niestety nie wiem w jakiej cenie do końca, ale czuję, że ponad 100 na pewno. No nie sprawdzałem, wiecie, prezentów się nie sprawdza, bo nie wypada. W każdym razie, no dobra pozycja. Bardzo mi ta whisky smakowała na czysto, nie miałem potrzeby mieszania jej z kolą, także mogę wam ją szczerze polecić. Słodkawa, ale nie w tą stronę słodyczy amerykańskiej, że to jest taki ulepek, tak jak Red Stack na przykład, którego no, nie jestem w stanie do końca wypić, a choć miałem okazję, ale fajna whisky. I mamy też drugą whisky. Mianowicie jest to whisky, które dostałem w prezencie od Granca w takim pięknym pudełku. Tutaj już jej w środku nie ma, ale no to chuj, nie ma po co otwierać, skoro jej nie ma. Która się nazywa Triple Wood, triple wood, potrójne drzewo. Tutaj macie zdjęcie, ponieważ została już opróżniona przeze mnie, jak się domyślacie, weszła całkiem zacnie. Ja na początku się podniecie, o, nowość od Granca, będzie pite. Jednakże potem doczytałem, że jest to po prostu odświeżona wersja Granca Family Reserved, która nomen omen też nie jest zła, która tutaj cechuje się tym, że była leżakowana w trzech beczkach, w amerykańskim dębie nowym, co daje jej takiej pikanterii, w amerykańskim dębie, nie wiem czy użytym jeszcze raz, pewnie ponownie, i potem w jeszcze jednej, chyba beczkach po bourbonie, który nadaje takiej słodyczy i tak dalej. No i ta whisky faktycznie jest dosyć delikatna. Czy ona jest jakaś taka super mega złożona? No nie wiem, mógłbym cię tutaj podniecać. Obkręćmy ekran, bo to zawsze jest fajny efekt. Nie wiem, no w każdym razie dobrze wchodziło to whisky. Dobrze wchodziło i po pierwsze jest delikatne, dosyć smaczne, a po trzecie co najważniejsze, dobrze wygląda i kosztuje nie chyba między 70 a 80 zł. I to jest bardzo dobra cena za taką whisky. No jakości tu nie będę się wypowiadał, bo ciężko mi to jakoś tak do końca przedstawić, ale to jest ok cena do ok whisky, więc jak zobaczycie w sklepie, to możecie śmiało kupować czy dla siebie do posmakowania, czy komuś na prezent. Nie wiem, czy da się to dostać w tak wibistym kartonie z trzema szklankami, które tutaj jeszcze do tego dostałem, no ale wiadomo, Illuminati nie każdy może być, tylko ja. W każdym razie, tak. Kategoria osoba, moi drodzy. Osoba. Dawno tego nie było, a prosiliście, żeby osoba wróciła. I tutaj mam kolejną dziewczynę. Zaraz będzie, o, taką tutaj widzę, creeper. Dziewczynki tutaj wyciągasz z internetu i je pokazujesz. W każdym razie nie. Dzisiaj, jeżeli sobie przypominacie, bo ja też reklamowałem tę osobę kiedyś, a raczej też ona mnie. Jest to Dorota, która zajmuje się wszelakiej maści... no właściwie charakteryzacją, bo make-up czy makijaż to za mało powiedziane, to są transformacje, metamorfozy właściwie całe. Dorota, nie będę tutaj wymieniał nazwiska, bo nie wiem czy sobie tego życzę, ale chodzi pod pseudonimem Dorota z Freaks, link oczywiście w opisie, która swego czasu zamieniła mnie w imperatora Palpatina, żeby się tutaj spuszczali do polskiego, która robi fantastyczną, zajebistą robotę i startuje w konkursach Face Awards, gdzie poziom naprawdę jest już wystrzelony w kosmos, i robi zajebiste wizje właściwie artystyczne, które najczęściej tworzy na sobie. I to są prace, które no, są hipnotyzujące. Ja jestem szczególnie fanem tego, jak przemieniła się w coś rodzaju Pinokia, drewnianego chłopca, który jest, jak to pokazałem przykładowo na przykład swojej żonie, która powiedziała, że no, leży lalka, tak? No i co w tym śmiesznego? Czy, o co tu chodzi? To jest jakiś mem? Dopiero powiedziałem, że to jest no, stylizacja, kreacja zrobiona... kurwa, farbkami do twarzy, mówiąc jak taki totalny ignorant. W każdym razie bardzo polecam wam pracę Doroty, chociażby do przejrzenia, do inspiracji, jeżeli ktoś z was z tym sieci. No ja nie siedzę, bo ja się nie maluję, chyba że tylko pudruję mordę, bo się pocę, albo jestem czerwony na planie, ale to tylko na owcach. A skoro mowa o... mam ołówek, kurwa. Skoro mowa o czarnych owcach, moi drodzy, jak pewnie część z was już zauważyła, weszliśmy na serwis Patronite. Patronizujemy się. Mamy patronów. A co to oznacza? To, że jeżeli ktoś chce, żeby seria
ukazywała się regularnie, co tydzień, na bieżąco, zawsze będą wkurwy i śmieszne opowieści i tak dalej, to można zostać patronem naszym Czarnych Owiec. Nie ma to nic wspólnego, od razu mówię, z Holokronem. Holokron to jest moja działka, Czarne Owce to jest projekt absolutnie samodzielny, oddzielny, tam zdecydowana większość tych pieniędzy idzie na opłacenie po prostu studia, montażysty, sprzętu, serwisów Audio City, prowadzenia sklepu, bla 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 i wielu, wielu innych rzeczy, więc my tam z tego, no, mimo że pejsy rosną, to niewiele z tego mamy, ale dzięki temu no, mamy chęć tworzenia tego i faktycznie co tydzień, co dwa spotykamy się na sesje nagraniowe z Łukaszem i nowe odcinki Owiec powstają. Mam nadzieję, że tak do końca roku utrzymamy takie tempo. Mi się to bardzo przyjemnie robi. Wiem, że tam są już zapacze, że nowy format, nie to samo, tak jak teraz. Dakon, zawsze w grubym vlogu ty stoisz, a teraz siedzisz. Ja to pierdolę, ja pamiętam, to się wytnie. No i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jest widzem, fanem, to może przeskoczyć oczywiście tam na patrona. Nie rezygnując z Holokronu oczywiście, żeby nie było, bo zaraz sobie odbiorę źródełko. I tak, no i to właściwie tyle. Kategoria winyl, upadł ołówek. Kategoria winyl, a tutaj, moi drodzy, grupa bardzo dla mnie istotna, muzyczna, bo przedstawiona mi przez moją rodzinę. I oczywiście dla wielu z was zaraz będzie: o kujo, to, ale ja się nie zgadzam, bo jest to ABBA. Szwedzki zespół, 1972, moi drodzy, Sztokholm. Podwójne małżeństwo, które potem się rozpadało i różne tam tego rzeczy się tam działy. Ponad 300 milionów sprzedanych płyt. Rock and Roll Hall of Fame i chyba w 2010 zostało otwarte muzeum poświęcone ABBA i tak dalej. No fantastyczny zespół, który stworzył niepodważalne hity, tak jak Super Trooper, The Winner Takes It All, Happy New Year czy Our Last Christmas, Our Last Summer, co ja pierdolę. W każdym razie wiele, wiele, wiele innych. Kocham tą muzykę, kocham się przy niej bawić, a co najlepsze, ostatnio puściłem pierwszy raz tą płytę, bo dopiero ją kupiłem i mój potomek w wieku 3 lat zaczął mimowolnie, rzucił klocki Lego i zaczął tańczyć do Super Trooper i stwierdziłem, kurwa, no, to jest geniusz, żeby już 3 latek się czuł tą muzykę i dobrze się przy niej bawił, bo to jest prosta muzyka, nie oszukujmy się, ale jest po prostu taneczna, jest dźwięczna, jest wesoła, jest fajna i ABBĘ trzeba kurwa znać, a jak jej nie znacie, to proszę wypierdalać, dziękuję bardzo. Moi drodzy, kategoria puzzle. Obraz Śniadanie wioślarzy z 1881 roku autorstwa Augusta Renoir. Bardzo ciężkie puzzle, ponad 1000 równo elementów. Oczywiście trefl, jedyna zabawa. Nie no pierdolę oczywiście, no ale czasami lubię sobie tak pośmieszkować, ale ja jestem kurwa zabawny, prawda? Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Czujesz jak z tym ołówkiem i siedząc, tak? Czujesz jak jakiś prezenter z pierdolonej telewizji informacyjnej. A może tak to zrobimy? Może mogę jakieś studio sobie ogarnąć? Będę prezentował, proszę bardzo, puzzle, whisky, książki, komiks, kurwa, paparap. No ale dobrze, to wszystko na dzisiaj, bo zapcham kanał materiałami, a potem nie będę miał o czym mówić. Dziękuję wam bardzo za uwagę, wchodzę sobie ołówek jak typowy nerd, bo przecież wszystkie nerdy w szkole, kurwa, tak nosiły ołówki i długopisy, przynajmniej w popkulturze amerykańskiej. U nas każdy dostałby za to w mordę w polskiej szkole. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie, jak widzieliście też ostatnio gameplaye wróciły trochę na kanał, także będę to kontynuował. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Oj, chuj. I widzimy się już niebawem w kolejnym grubym vlogu. Myślę, że to będzie bardziej efektowne. No chuj. Dobra, dziękuję. Do widzenia. Dobranoc albo dzień dobry, bo chuj wie, o której to oglądacie. Papsy.